Kresowa podczas festiwalu dziedzictwa Kresu. Modlał się w czasie tej uroczystości z nami polskie organizacje ze wschodu, organizacje kresowe z kraju i zagranicy oraz przedstawiciele parlamentu i samorządu. Teraz do wprowadzenia w tę uroczystość i w tę przeświętą zapraszam kresowianina pana Jerzego Czekawskiego. Wielce czcigodni kapłani, szanowni państwo, kiedy otwieramy księgę studia Arcybiskupia wydaną z okazji 600-lecia metropolii lwowskiej, drugiej w Polsce po metropolii gnieźnieńskiej, znajdujemy głęboko osadzony w historii tekst Jego Ekscelencji księdza biskupa profesora Mariana Rychowicza, administratora apostolskiego archidiecezji lwowskiej z siedzibą w Lubaczowie, ukazujący ogromnie skomplikowaną międzynarodową sytuację polityczną i religijną na ziemiach łączących granice Rusi Kijowskiej, Polski i Węgier. Wtedy to papież Grzegorz XI, rezydujący jeszcze w Awinionie, zatwierdził 13 lutego 1375 roku arcybiskupstwo halickie, obejmujące biskupstwa w Przemyślu, Włodzimierzu i Chełmie, a następnie biskupstwa sufragalne w Kamieńcu Podolskim i Kijowie. W 1412 roku stolicę metropolii przeniesiono z Halicza do Lwowa, co było w dużym stopniu zasługą błogosławionego Jakuba Strzeli. Ksiądz biskup profesor Wania Nachowicz pisze, stolica arcybiskupia w Lwowie zapisała się w historii Polski jako miasto bohaterskie, chlubiące się przydomkiem zawsze wiernego, Semper Fidelis, kościół metropolitalny od XV wieku, szczycił się pomnikami nauki i kultury polskiej oraz znakomitością swoich arcypasterzy i kaznodziei. Wielu kapłanów było profesorami Akademii Krakowskiej. Tu głosili swoje kazania Piotr Skarga i Fabian Bierkowski. W katedrze lwowskiej, jako pierwszej w Polsce, zostały ogłoszone dekrety soboru tybeckiego. W tejże katedrze król Jan Kazimierz przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej w roku 1656 w imieniu całego narodu ogłosił Matkę Bożą Królową Polską. Uroczystości 600-lecia archidiecezji z siedzibą w Lubaczowie odbyły się na Jasnej Górze 18 września 1975 roku z udziałem prymasa Polski i sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego, który w pierwszych słowach kazania powiedział: z kielichem Ojca Świętego Pawła VI w dłoni, widocznym znakiem jego wśród nas obecności i wspólnoty modlitwy, przystępuje do ołtarza pańskiego arcypasterz, prezbiterium i cały lud Boży Świętej wspólnoty metropolitalnej i diecezjalnej w 600-lecie powstania metropolii lwowskiej. Pragniemy ten kielich Pawłowy napełnić dorobkiem pracy duchowej, religijnej, ewangelicznej, misyjnej i ekumenicznej całego ludu Bożego metropolii. Zachęcił nas do tego apostoł, mówiąc odważnie, abyśmy uzupełnili ten kielich swoim trudnym życiem, to, czego nie dostawał ręce Chrystusa. Ten trud życia doświadczała przez wieki metropolia lwowska, szczególnie po II wojnie światowej, kiedy za małym wyjątkiem jej terytorium zostało wchłonięte przez państwo sowieckie. Arcybiskup Eugeniusz Baziak, metropolita lwowski, zmuszony do opuszczenia Lwowa w 1946 roku. Osiadł na skrawku archidiecezji, który pozostał po polskiej stronie, w Lubaczowie. W ten sposób nasze miasto stało się siedzibą metropolii lwowskiej, będąc przez 45 lat wiernym depozytariuszem dziedzictwa prastarej archidiecezji. W Lubaczowie zjednowali następcy arcybiskupa Eugeniusza Baziaka: biskup Jan Nowicki, biskup Maria Wychowicz, biskup Maria Naworski, który 16 stycznia 1991 roku został mianowany przez papieża św. Jana Pawła II arcybiskupem metropolitalnym.
się 18 maja 1991 roku. Już jako arcybiskup metropolita lwowski przyjmował Trubaczowi Ojca Świętego Jana Pawła II 2-3 czerwca 1991 roku. Jakże wymowny w powrocie arcybiskupa do Lwowa staje się popis księdza Wacława Szetelnickiego, który w książce Arcybiskup Wygnaniec Eugeniusz Maziak, metropolita lwowski, ujął moment wyjazdu księdza arcybiskupa w smutnym spojrzeniu oddalających się wierzchni lwowskiego kościoła, nadając mu alegoryczny wymiar. Jakże proroca okazała się ta wątpliwość, którą wyraził ksiądz arcybiskup, czy na zawsze opuszcza Lwów. Wiosna ludów tzw. Europy Wschodniej przyniosła zmiany także w Rosji Sowieckiej i stał się możliwy powrót do Lwowa jego metropolii. Te zmiany bardzo szybko podjął ojciec święty Jan Paweł II, który 25 marca 1992 roku na mocy bulli Totus Polonia Populus utworzył wydzieloną z terytorium diecezji lubelskiej i archidiecezji lubaczowej nową diecezję zamojsko-lubaczowską. Tak formalnie zamknął się dzieje archidiecezji lwowskiej z siedzibą lubaczową, ale związki z metropolią lwowską ciągle są żywe. Obecny metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Pokrzycki to syn naszej ziemi, a wielu kapłanów z naszego regionu prowadzi posługę duszpasterską w archidiecezji lwowskiej. Lubaczów także nie zapomina o tym wielkim dziedzictwie religijnym i kulturowym. Trwający festiwal dziedzictwa Kresów przypomina nam kulturę i historię prastarej metropolii, którą kultywują ogólnopolskie organizacje kresowe, a także organizacje za naszą wschodnią granicę. Włodarze gminy, miasta i powiatu doskonale wiedzą, że zapisywanie i przypominanie tej historii, wielkiej historii kościoła i kultury, która zdarzyła się na ziemi lubaczowskiej, jest wielką chlubą, którą należy przekazywać idącym po nas pokoleniu. Moja wina, moja rada, co wielka wina, że to błaga w najświętszą Marię i zamiast.
Mojżeszem. Bóg rzekł do Abrahama: głośno się rozlega skarga na Sodomę i Gomorę, bo występki ich mieszkańców są bardzo ciężkie. Chcę więc stąpić i zobaczyć, czy postępują tak, jak głosi oskarżenie, które do mnie doszło, czy nie. Dowiem się. Wtedy to dwaj mężowie odeszli w stronę Sodomy, a Abraham stał dalej przed Panem. Podszedłszy do niego, Abraham rzekł: czy zamierzasz wykupić sprawiedliwych wespół z bezbożnymi? Może w tym mieście jest 50 sprawiedliwych? Czy także zniszczysz to miasto i nie przebaczysz mu przez wzgląd na owych 50 sprawiedliwych, którzy w nim mieszkają? O, nie dopuść do tego, aby zginęli sprawiedliwi z bezbożnymi, aby stało się sprawiedliwemu to samo, co bezbożnemu. O, nie dopuść do tego. Czyż ten, kto jest sędzią nad całą ziemią, mógłby postąpić niesprawiedliwie? Pan odpowiedział: jeżeli znajdę w Sodomie 50 sprawiedliwych, przebaczę całemu miastu przez wzgląd na nich. Rzekł znowu Abraham: pozwól, o Panie, że jeszcze ośmielę się mówić do Ciebie, choć jestem pyłem i prochem. Gdyby wśród tych 50 sprawiedliwych zabrakło 5, czy z braku tych 5 zniszczysz całe miasto? Pan rzekł: nie zniszczę, jeśli znajdę tam 45. Abraham znów odezwał się tymi słowami: a może znalazłoby się tam 40? Pan rzekł: nie dokonam zniszczenia przez wzgląd na tych 40. Wtedy Abraham powiedział: niech się nie gniewa Pan, jeśli rzeknę. Może znalazłoby się tam 30? A na to Pan: nie dokonam zniszczenia, jeśli znajdę tam 30. Rzekł Abraham: pozwól, o Panie, że ośmielę się zapytać. Gdyby znalazło się tam 20, Pan odpowiedział: nie zniszczę przez wzgląd na tych 20. Na to Abraham: niech mój Pan się nie gniewa, jeśli jeszcze raz zapytam. Gdyby znalazło się tam 10, odpowiedział Pan: nie zniszczę przez wzgląd na tych 10. Oto słowo Boże. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Bracia, z Chrystusem pogrzebani jesteście w chrzcie, w którym też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który go wskrzesił. I was, umarłych na skutek występu i waszego grzesznego ciała, razem z nimi przywrócił do życia. Darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny, przygniatający nas nakazami. To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża. Oto słowo Boże. Dzisiaj jesteśmy na szczególnej Eucharystii, która rozpoczyna Festiwal Dziedzictwa Kresów. Jest to szczególny czas, kiedy w sposób szczególny chcemy przybliżać tym, którzy może jeszcze nie znają chlubnej tradycji Kresów, te wydarzenia rozgrywające się na przestrzeni lat. Przybliżać szczególnie młodszemu pokoleniu to wszystko, czym się szczycimy, co dla nas wszystkich jest chlubą. Niech zatem modlitwa będzie na naszym ustach każdego dnia. Jezus powiedział do uczniów: kiedy będziecie się modlić, mówcie: naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zabija. Za Kościół powszechny, aby z Ojcem Świętym, Franciszkiem, wszystkimi biskupami i kapłanami był znakiem narzędzi zjednoczenia wspólnoty chrześcijan na całym świecie. Ciebie prosimy. Sprawiedliwość Boża bardzo różni się od ludzkiej. Bóg usprawiedliwia wielu niesprawiedliwych dzięki dobrym
szacunku i cierpliwego rozwiązywania trudności nie tylko ze względu na własne zbawienie, ale i ze względu na naszych potrzebujących braci. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, przedstawiliśmy Ci nasze prośby, ufając, że nas wysłuchasz. Bądź uwielbiony teraz i przez wszystkie wieki wieków. Za chwilę dokona się święta ofiara. W łączności z najdoskonalszą ofiarą Chrystusa Pana przynosimy, Boże, do ołtarza nasze dary. Kwiaty przynosi młodzież z zespołu pieśni i tańca Polania nad Dniepru z Kijowa. Wyraz radości, piękna i miłości. Naucz nas, Panie Jezu, cieszyć się Twoją obecnością w naszym życiu i otaczającym świecie. Zapaloną świecę w darze składa młodzież z zespołu pieśni i tańca Wołyńskie Słowiki z Łódzka, jako znak gorącej wiary Chrystusa. Niosąc ten ogień, prosimy Cię, Panie Jezu, niech światło Twojej nauki i miłości rozbudzi w nas potrzebę dawania świadectwa. Dar ołtarza, ikonę, w darze przynosi Pan Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego i Pani Teresa Pawła, wiceprzewodnicząca Sejmiku województwa podkarpackiego, jako wotum dla naszej Pani łaskawej. Wyraz wdzięczności, dziękczynienia i miłosierdzia. Naucz nas, Panie Jezu, przez uczynki miłości i miłosierdzia pocieszać tych, którzy są zatroskani problemami codzienności. Dar serca w darze składają Pan Wiesław Kapel, wójt gminy Lubaczów oraz Pan Zenon Swatek, starosta powiatu lubaczowskiego, jako wyraz ufności i ofiarności. Spraw, Panie Jezu, abyśmy przez modlitwę i pracę dążyli do świętości, a przez uczynki miłości służyli Bogu i bliźniemu. Hostią, wodę i wino w darze przynosi zespół pieśni i tańca Kresy. Spraw, Panie, aby przepłomienione stały się Twoim ciałem, krwią na życie wieczne. Okaż nam, Panie Jezu, swoje miłosierdzie. Przemieniaj nas, abyśmy się stawali podobnymi do Ciebie. Czcigodny księże proboszczu, czcigodni kapłani, bardzo serdecznie dziękujemy za tę modlitwę przeświętą. Semper Fidelis, tak trzeba i musimy mówić, zawsze wierni wszystkim wartościom finansowym, zawsze wierni wielkiemu dziedzictwu materialnemu, a szczególnie duchowemu i oczywiście intelektualnemu, które Kresy wytworzyły, które Kresy wniosły do naszej polskości, naszej historii. Na pewno trudno jest zrozumieć, dlaczego jesteśmy tak dumni, dlaczego mamy takie wspaniałe postawy patriotyczne, jeżeli nie będziemy rozumieli historii Kresów, historii tego wielkiego dziedzictwa. Dziś festiwal Kresów został wzbogacony modlitwą, został wzbogacony wspaniałym Słowem Bożym i myślę, że tak na dobre się rozpoczyna. Dziś jeszcze trwa, ale już możemy powiedzieć, że zawsze wierni wrócimy tu za rok i już dziś prosimy księdza proboszcza o tę możliwość modlitwy i spotkania się na tej wspaniałej mszy wesołej. Bardzo dziękuję. Czcigodny księży dziekanie, czcigodni kapłani, ja pragnę dołączyć do życzeń pana marszałka i jeszcze raz serdecznie podziękować za tę wyjątkową mszę świętą, za poruszającą homilię księdza Mariusza. Wyjątkową nie tylko ze względu na doznania, odczucia duchowe, jakie nam towarzyszyły, ale też wyjątkową ze względu na obecność naszych rodaków ze wschodu, z Kresów II Rzeczpospolitej, których zawsze z wielkim wzruszeniem, z wielką radością, z wielką tęsknotą witamy na terytorium naszej ukochanej ojczyzny Rzeczpospolitej Polskiej. Cieszymy się, że jesteście dzisiaj z Wami, zawsze z Wami tęsknimy, zawsze za Wami tęsknimy, zawsze Was oczekujemy, zawsze do Was chętnie przyjeżdżamy. To wyjątkowe miejsce. Cieszę się bardzo i dziękuję za to, że dzisiaj polskie serce, katolickie serce Polski, ale też Polski Wschodniej i Kresów Rzeczpospolitej zabiło tutaj w Lubaczowie. Szczere mu zapłać.
najserdeczniejsze pozdrowienia i podziękować za te wysiłki, które tutaj są podejmowane. Ale także do jednej rzeczy mnie zobowiązał. Mówi księże Nikanie, trzeba w Lubaczowie upamiętnić to całe dziedzictwo okresu powojennego, dziedzictwo archidiecezji lwowskiej z siedzibą w Lubaczowie i to dziedzictwo, które tutaj po wojnie przejął Lubaczów, dziedzictwo lwowskie. Nie ukrywam, że pewne poczynania już są robione od dłuższego czasu, aby tutaj w Lubaczowie powstało Centrum Dziedzictwa Archidiecezji. I mam nadzieję, że wspólnym wysiłkiem przy kolejnym festiwalu Kresów Dziedzictwa to muzeum, czy ta inicjatywa zostanie urealniona. Panie Tomaszu, liczę tutaj także na merytoryczne wsparcie. Raz jeszcze chórzystom, tak pięknie wyglądającym i śpiewającym, wszystkim miłym gościom dziękuję za tę obecność służbową drogą. Także wam, drodzy mieszkańcy Lubaczowa, za wszystkie zapraszam za chwilę przed tablicę upamiętniającą naszych pomordowanych rodaków, aby tam się pomodlić i tam także złożyć jak przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Czcigodni księża, szanowni państwo, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, przedstawiciele służb mundurowych, organizacji kresowych z Polski i z zagranicy, goście Festiwalu Dziedzictwa Kresów, mieszkańcy Lubaczowa i powiatu lubaczowskiego, wszyscy przybyli na dzisiejszą uroczystość. Znajdujemy się w miejscu szczególnym przy tablicy upamiętniającej pomordowanych Polaków przez ukraińskich nacjonalistów z organizacji ukraińskich nacjonalistów i ukraińskiej powstańczej armii na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej. Jest to miejsce symboliczne, miejsce bardzo ważne dla nas wszystkich, przy którym możemy złożyć kwiaty, pomodlić się, zapalić znicze. Do tej pory takiego miejsca symbolicznego, które umożliwiałoby spotkanie się nas wszystkich, brakowało. Tablica ta powstała w ubiegłym roku z inicjatywy Lubaczowskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. W tym miejscu co roku 11 lipca składamy kwiaty, zapalamy znicze w rocznicę Krwawej Niedzieli na Wołynie. Było to apogeum ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia. W tym dniu 11 lipca 1943 roku nacjonaliści zaatakowali co najmniej 99 miejscowości, głównie w powiecie łodzimierskim i chorochelskim, ale także w innych. Proszę państwa, za chwilę nastąpi złożenie kwiatów przez delegację władz państwowych, samorządowych, przez delegację organizacji. Zanim to nastąpi, proszę księdza proboszcza o krótką modlitwę intencji pomordowanych Polaków na wschodzie. Obejmijmy tą modlitwą wszystkich, którzy w tamtym czasie zginęli tylko dlatego, że byli Polakami. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczynek. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczynek. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczynek. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Dziękuję księdzu proboszczowi za modlitwę. Proszę Państwa, teraz nastąpi złożenie kwiatów przy symbolicznej tablicy upamiętniającej ofiary ludobójstwa na Polakach z Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej. Proszę o złożenie kwiatów panią Annę Schmidt-Rodziewicz, sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw dialogu międzynarodowego, posła na Sejm Rzeczypospolitej. Złożenie kwiatów panią Iwonę Kozłowską, dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za granicą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Złożenie kwiatów panią Teresę Pomułę, wiceprzewodniczącą Sejmiku Województwa Podkarpackiego, która złoży kwiaty również w imieniu pana marszałka Marka Kuchcińskiego. Złożenie kwiatów pana Władysława Ortyla, marszałka województwa podkarpackiego. Proszę o złożenie kwiatów pana Wiesława Kapla, wójta gminy Lubaczów oraz z panem Romanem Cozacem, przewodniczącym Rady Gminy w Lubaczowie.